Turbo Kozak. To ja! Turbo Kozak. Proszę Państwa, to nie Prima Aprilis, to tym bardziej też nie Fata Morgana. Tak, to on w kolejnym odcinku Turbo Kozaka, Rafał Wolski, Wisła Płock. Rafał, którego pierwszego SMS-a ode mnie dostał jakieś 10-11 lat temu. Wreszcie doszedł SMS. Tak, odpisał. Odpisał i jest. Powiem więcej, forma, którą aktualnie prezentujesz, jest na tyle godna, że tutaj można spodziewać się niezłego wyniku. Nie zanosi się, ale postaramy się. No, proszę bardzo. Muszą Państwo wiedzieć, że kolega Wolski biegać nie lubi, ale strzelać? Czasami potrafi. Niech Państwo patrzą. Powodzenia, Rafał. Dziękuję. To jest te czasami. Grzegorz, dlaczego ty faulujesz kolegę Wolskiego? Bo myślałem, że będzie mijał mnie tędy, a wybrał inną złą drogę. Rafał, ty biegasz jednak. Jak muszę, to biegam, ale to rzadko się zdarza. Grzegorz, patrz, przebieżka druga. Ale najpierw mała, wiadomo. Jezus. Rafał, gdzie tego się nauczono? We Włoszech czy w innych państwach na świecie? U mnie na podwórku za blokiem. Grzegorz, a ty gdzie się nie nauczyłeś bronić? Bo ja przed blokiem trenowałem. Czy był taki mecz Wola, w którym biegałeś 3 razy z rzędu? Chyba się nie zdarzyło. Zawsze trzeba było odpocząć. Patrzcie! Ależ to jest ułożona stopa. Jezu! Rafciu, czyli zobacz! Miałem rację z tą formą. Rośnie, rośnie. Grzesiu, sam na sam widzieliśmy szeroki repertuar. Co będzie zatem tu? Niepokojąco szeroki repertuar. Tutaj widzę, że zawodnik się zastanawia. To dobrze. To dobry znak. Pytanie dla kogo? No Grzegorz, nie dla ciebie niestety. Nie dla ciebie. Zobacz, jak wraca piłeczka. Wszystko wraca. Ale nie muszę biegać. A zatem proszę, próba druga. Ojej! Co się stało? Biegłem, ale zapomniałem czegoś ze sklepu. Rafciu, a mówią, że ty w Płocku karnych nie strzelasz. Czemu? A się nie wiem. Mam nadzieję, że trener będzie oglądał ten program i zmieni zdanie. Chwileczkę, jesteśmy w Płocku i strzela. O, coś w tym jest. Załatwimy, żeby trener dostał kasetę VHS z tym nagraniem. I tylko pochwalisz i dobra, ten strzał wytniemy, Rafał, wiesz? A nie było za linią? Wiesz co, powiem ci, że sprawdzimy, ale z tego co widziałem, Grzegorz, ty byłeś chyba za linią, tak? Tak, ja byłem za linią. A czy piłka w takim razie była za linią, jak ty byłeś za linią? Nie, ja sam byłem za linią. Wpadłeś do bramki? Tak. Przepraszam cię, Rafał, takie niestety są rezultaty tego sprawdzania. Ej, to trudne jest tym. No o to chodzi, no o to chodzi, żeby było trudne. Ja lubię łatwe rzeczy. Już można, naprawdę. Dobra. Grzesiu, mam pytanie. Bardzo proszę. W zasadzie nie mam. Dziękuję. Spojrzałem dzisiaj w Wikipedię i tam moim oczom ukazał się rocznik 92. To twój rocznik. Ja jestem raptem o 10 lat od ciebie starszy. Kurczę pieczone, ty jesteś już bliżej. Bliżej niż dalej. Bliżej niż dalej, ale odnoszę wrażenie, że wreszcie gdzieś tam bez tych kontuzji ta twoja forma no, jest top. No zawsze wiedziałem, że jeżeli będę zdrowy, to mogę grać na wysokim poziomie, mogę pokazywać swoją jakość i cieszyć się grą. Więc szkoda, że już jest właśnie trochę już bliżej niż dopiero początek, ale no mam nadzieję, że jeszcze przede mną fajne lata gry. No właśnie, bo rozumiem, że to jeszcze nie jest twoje ostatnie słowo. Nie, nie, ja mam jeszcze swoje cele, mam swoje plany. Jakie? Mów. Dowiecie się niedługo. No. Kadra? Kadra zawsze, no ja będę grał, to zależy od trenera, od selekcjonera, więc ja będę robił to, co potrafię najlepiej. Będę starał się strzelać gole, asystować, wygrywać mecze z Wisłą. A co będzie dalej, to zobaczymy. No już później na to nie mam wpływu, tak? Ja mam wpływ na to, jaką mam formę, jak gram i na tym się skupiam. Rafciu, ja pamiętam taką jedną bramkę. To nie był taki jakiś soczysty wolej, ale pamiętasz, w Legii taka odchodząca, kojarzysz? Z Rapsika. Dropsik może być.
Jezus! Ale odchodzi, odchodzi, tak jak wtedy, odchodzi. A gdzie odchodzi? Tam, w pole. Chciałeś coś powiedzieć? Że ta wasza maszyna nie ma mocy chyba. Bramkarz nie ma nasz mocy? No nie ma mocy, nie ma. Nowe baterie, nowe baterie. Nasz bramkarz? Rafał, to nie jest ta konkurencja. Później, później. To nie ta? Nie ta, poprzeczki later, later. Słyszałem, że znowu chcesz coś powiedzieć. Tak, patrzę na tą maszynę, to czuję się, aby Damian mi wrzuca z bozień. No, serdecznie Damiana pozdrawiamy. Nie w poprzeczkę, do bramki, do bramki. Wow! Jest to, Rafał, wiesz, dlaczego tak się stało? Bo ja przestawiłem tryb ze zbozienia na rzeźniczaka. A, od razu efekt jest, no. Grzegorz! Rafał się pyta, czemu nie stoisz na żółtym, tylko na czerwonym. Żeby mnie było lepiej widać. Jak wpada w żółte? Inteligentnie odpowiedział, inteligentnie. Dokładnie, dlatego planuję to zrobić. Zobacz, Grzegorz, jakie są plamy. Patrz, Grzegorz, jakie są plamy. I oceń, Grzegorz, jaka jest rzeczywistość. Oceń, Grzegorz, jaka jest rzeczywistość. Czy rzeczywistość jest niebieska? Tak, ale czarna. Niebiesko-czarna. Jak Fiorentina prawie. Tak, jakby zmieszać te kolory, to może. Czarny nie, czarny nie. Czarny nie, czarny nie. Nie, czarny nie. Najlepiej żółte, nie? Najlepiej, Rafał. Doskonale się też grę, Rafał. Żółte. Patrz, jak wszystko przeliczył, przekalkulował. Grzegorz, bądź spokojny. Z mojej perspektywy, to jest czysta żółć. Czysta. A jak będzie czerwone, to nawet nam tego nie ma. Przez chwilę było na żółty. Czerwony. Taka semina. Jest progres. Jaki problem? Żaden. Ze żółtego nie ma jeszcze. A no. To patrz teraz, Grzegorz. Ty myślisz, że Rafał nie jest w stanie wyciągać wnioski? Grzegorz, my już stąd widzimy, że jest żółte. Powiedz tylko, że jest i rozchodzimy się w spokoju. No, czekamy. Mocny błękit. No dobra, to akceptuję, no. Jak włoski, jak włoski. Tak, o, moja drużyna. No. Żeby nie było za łatwo, chciałbym z krzyżakiem postrzelać. Ale wszystkie trzy? Wszystkie trzy. Ale pięć punkcików za każdy. Czyli zamiast dyszki 15, poczekaj, kalkuluję, kalkulator. Oczywiście się zgadza. A więc za dwa? On nie ma. On nie ma, więc nie ma co się psuć. Okej. 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 Tak bardzo się starałem. Rafał, ja od początku sezonu na ciebie czekam. Od początku. Czy wiesz dlaczego? Pewnie muszę tą małą kopnąć. Otóż to! Otóż to! Grzegorz, patrz! Nic nie mów i patrz! Brawo! O to chodzi. I poproszę z powrotem, bo jeszcze mam dwie próby. Tak, lepiej trafić raz to mało, niż trzy razy nie trafić. Doskonała to sentencja. Doskonała. Grzegorz, nic nie mów! Nic nie mów! Aj, aj, aj! Grzegorz, czy tam były odbicia przed linią? Skąd? No, takiego cię, Grzegorz, lubię. Wola, chciałby ci coś powiedzieć. Bardzo proszę. Chciałbym tą małą trafić. O, w małą, fajny pomysł. A mógłbyś się ruszać z nią? Nie bardzo. Możesz, pozwalam. Pozwalam, Grzegorz. Pozwalam. Oj, oj, oj. Dlaczego się nie ruszał, Rafał? Właśnie nie wiem. Prosiłem go. Jedną rzecz. Ja z dużą chciałem biegać. Jedną rzecz zrób dobrze, jedną. Czy z racji za chwilę wykonanych 20 obrotów, ja mam się martwić o twoje kolana? Ile? 20. O mój Boże, może do 15. Oczywiście do 15 mogę zejść, ale nie tym razem. Ajajaj. Zapraszam. Liczę. Gwiżdżę, powodzenia życzę. Jeden. Dwa. Kolana są na miejscu. Trzy. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Dawaj. 10. Pół metek. Ja nie ma szans, żebym dobiegł. 18, widać, że piłkarz emerytowany, rencista, 19.
20 rusza! Ale! O ja pierd... Na chwilę! Zgłosił kontuzję. Przycupnął! Krawciu, jesteśmy z tobą! Łapał oddech. Czysta formalność. Pazernie! Proszę państwa, podejście drugiego! Drobnostka! No doskonale, tak dawno nikt świetnie tego nie zrobił. To nie na moje kolana. Ale poczekaj, pytanie brzmi, czy w dalszym ciągu są na swoim miejscu? Czekaj, jedna się rusza, drugie trochę strzyka, ale będę żył. Rafał Wolski, Milionerzy, pytanie pierwsze. Jedynego gola w Serie A strzeliłem bramkarzowi... Atalanta. Odpowiedź A. A dobrze, a pamiętasz. A jak miał nazwisko? A tego nie wiem. Pytanie drugie. Urodziny obchodzę 10 listopada, podobnie jak... Ktoś z tej czwórki. No brawo! Inteligentny piłkarz nam się trafił. No brawo! No brawo! A kto? A myślę, że strzelę by Ludowika. Podobnie jak? Podobnie jak? Ludowik! Obrania! Brawo! Na początku XXI wieku nazwisko Wolski nosiło w Polsce ponad... Ponad 50 tysięcy. A z tylu was jest? No jak? Nic z tych rzeczy. Ponad 20. A, bo jeszcze ja nie działam. Rafał, nie mam dobrych wieści. Tutaj trzeba się zmęczyć, a wiem, że ty nie lubisz. I ja nie planuję się zmęczyć. Uuu, mocne słowa! Zmęczony? Trochę końcówkę tak. A, mamy cię! Mamy cię! Niby odcinek z okazji Prima Aprilis. Ale jak państwo widzą, Rafał Wolski ma się dobrze, jest w coraz lepszej dyspozycji i tak dalej, panie Rafale, no. Stoję, mam się dobrze, przeżyłem, punktów kilka zdobyłem. Kilkanaście? Kilkanaście, kilkadziesiąt, to się okaże. Mam nadzieję, to już wiadomo, to już wiadomo. Że będę wysoko. Chyba jestem. Co ja więcej będę państwu doznawał? No wszystko powiedział, wszystko. No wreszcie, Rafciu, wreszcie wymiana z prawdziwego zdarzenia, zobacz. Wreszcie numery się zgadzają. No wreszcie, dyszka za dyszkę. No proszę państwa, no nareszcie, piękny podpis to dla państwa. Rafciu, no i kurczę pieczone, tak myślałem o tej naszej właśnie rozmowie podsumowującej. Czego mam ci życzyć? Zdrowia, prawda? No bo jakby to będzie wszystko, tak? Będzie zdrowie, to będzie wszystko. Będę uśmiechnięty, będę zadowolony i tego mi tylko potrzeba. Tylko i wyłącznie? Tylko i wyłącznie. Grasz w piłkę, ty potrafisz. Już potrafiłeś 10 lat temu, 15, no i potem to wszystko się jakoś gdzieś tam zupełnie niepotrzebnie zatrzymało. Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Planuję jeszcze trochę pokopać. I nacieszyć oko kibicom, kibiców, I kibicek. I kibicek. Pięknie powiedziane. Tak samo my, proszę państwa, też planujemy jeszcze parę odcinków zrobić, paręnaście, bo gdzieś. A, nie ze mną. Z tobą już, z tobą już, bo ty dzisiaj wszystko pokazałeś. Rafał Wolski, Wisła, Płock. Dziękuję ci, Rafale, serdecznie. Powiedz wszystkim tam do widzenia. Do widzenia. Żegnam. Do zobaczenia.